Cześć ludziska, dzisiaj chciałem wam pokazać kaczkę z firmy Dunlop, model GTB95, widać. Wiadomo, w internecie są setki próbek brzmieniowych tych kaczek, więc nawet nie wiem, czy jest sens pokazywać wam, jak to brzmi. Chciałem tylko z grubsza pokazać właśnie, jak ona wygląda i do czego służy, jeśli jeszcze ktoś nie wie. Tutaj sobie możemy wsadzić baterykę 9V, wejścia ma tutaj na zasilacz, tutaj jest wyjście do wzmacniacza, a tutaj wejście na gitarę. Tutaj wszystko jest napisane na górze, gdzie mamy co wcisnąć. Ona z zewnątrz wygląda tylko jedynie w ten sposób, bo w innych kaczkach jest napisane pod spodem wyrazu baby, jaki to jest model. Ten można właśnie tylko po tym rozpoznać, patrząc pod spodem. Muszę się to sobie poradzić troszeczkę. Myślę, czy mam gitarę, trochę bez sensu. Żeby włączyć kaczkę, trzeba wcisnąć nogą, słychać takie pyknięcie. Tam jest taki włącznik. Po prostu za pomocą wciśnięcia pedału ten włącznik się włącza. Dodatkowo dostajecie kartę gwarancyjną. Sorry za tutaj, że tak wam bije po gałach tym białym odblaskiem. No i to jakieś takie pierdołki oczywiście związane z tą autokwaczką. Wszystko w oryginalnym pudełku. A jak chcecie sobie posłuchać jakieś próbki dźwiękowe, to albo sobie włączcie może następny filmik, jeśli go zrobię, albo sobie wpiszcie GCB95, to każdy gitarzysta na tym gra, oprócz mnie. Dobra, to pa, pa.